Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Dieduse Vans. Właśnie wjeżdżam na salę w Żodyniu. Do przygotowania jest 18. Dzisiaj będzie krótki filmik. Nie zabierałem ze sobą kamery, więc tylko będę nagrywał takie krótkie aktualizacje, bo byliście już tutaj ze mną tyle razy, że nie ma sensu wałkować tego po raz kolejny. Także cofam tutaj pod drzwi i zabieram się za robotę, a Was zapraszam do oglądania. To jesteśmy. Okej. Nad kwiatkiem wymierzone. Muszę się pamiętać i te haczyki nowe zrobić. Flaszka jak zwykle przewrócona, ale to nic. Dobra, chodźcie na salę zobaczyć, czy to na pewno tu. Nic jeszcze nie wniosłem, zamykam z powrotem, bo się okazuje, że z tyłu są jeszcze jedne drzwi, o których nic nie wiedziałem. Tamtędy będę miał bliżej, więc jedziemy do tyłu. No i jestem już z tyłu, także otwieram drugi raz. Otwieram drugi raz, przecież ja tyle razy stałem tutaj za salą i kurczę, nigdy nie wiedziałem, że tutaj te drzwi to są od tego. Zawsze myślałem, że to są tutaj od straży pożarnej te drzwi albo od czegoś, a okazuje się, że tu jest kantorek za sceną i że tędy mogę sobie spokojnie przejść i jestem od razu przy scenie. I od razu auto może tu stać, bo przecież i tak zawsze je tutaj zostawiałem, także taka sytuacja. Zobaczcie, że jest dużo bliżej.
Także Git Malina. Kurczę, bliziutko. Ale super. No to jestem teraz w szoku. No, większość już mam wniesiona. Jeszcze tylko kolumny i głowy. Teraz sobie głowy akurat noszę. Tak jak zawsze. I zaraz sobie całą skrzynią tam podjadę przed scenę. No, powiem wam, że jest pieruńsko gorąco. Jest ponad 30 stopni na dworze. Kurczę, nie idzie. Nie idzie ujechać. Dobra. Prawie wszystko już mam. Teraz to jeszcze tylko kolumny. Tylko kolumny i już resztę to będę robił sobie na sali. Bez wyłażenia na ten upał. Bo mówię wam, jest naprawdę piekielnie dzisiaj. O kurczę. Słuchu dzisiaj nie biorę. Poradzę sobie bez. Nie jest to konieczne. Czasami sobie biorę, czasami nie. Zależy jaka sala, czy jest echo, czy nie ma, bo to też ma znaczenie. No dobra, zawiozę kolumny i później to już się zobaczymy na sali, jak będę tam coś montował. Tak to sobie wykombinowałem, tutaj tak po skosie. 3 godziny mam jeszcze równe do imprezy, ale sporo już mam zrobione. Tutaj sobie podłączam właśnie zasilania do głów. Tam już mam. Tutaj jeszcze zasilania do parów będę robił i DMX-a. I to już będzie stąd właściwie wszystko i będę mógł się zająć nagłośnieniem. Tu jeszcze zasilanie. Okej, tu niech leży na razie. Kolumny sobie postawię tutaj i drugą tutaj, tak po skosie. No, tu mam wszystko gotowe. Nalałem właśnie płynu do baniek. Nalałem właśnie płynu, idę odnieść baniaczek. Wniosę tą banieczkę i zaraz zajmiemy się nagłośnieniem. O, motocross. Dobra. Okej, stąd ma wszystko. Wentylatora chyba nie biorę. O, napiję się jeszcze. Wentylatora nie biorę, bo tam akurat zaraz koło mnie jest klima. Więc jeśli nie zginął nigdzie pilot, to tam będę miał klimę, więc spoko. Także wentylator chyba nie będzie mi potrzebny, no chyba, że nie działa, to jeszcze po niego przyjdę. Okej. No, tu
na sali jest ładnie chłodno, bo na zewnątrz 32 stopnie. Dobrze. To tutaj jakoś tak muszę puścić tędy, bo to jeszcze idzie do wytwornicy dymu. No a czarny do zasilania. Ty no, zaplątał się. Ja pierdzie. By się miał zahaczyć, to się nie zahaczy. No dobra, później sobie to jakoś ułożę. Wytwornica będzie gdzieś tutaj. Mniej więcej tak. Dobra, wstawię zaraz kolumny, podłączam komputery. Już prawie gotowe. Dobra, już mam w miarę ogarnięte, posprzątane. Powynosiłem sobie walizeczki tutaj niepotrzebne do zaplecza. Tak, wózek tutaj sobie zostawiłem, skrzynki, pokrowce. Tutaj te skrzynie i jeszcze tamtą. To sobie zostawiłem tutaj na zapleczu. Także fajnie, że sobie to mogę tu zmagazynować, no a tutaj idę podłączać. No to tak, tutaj damy światła i wytwornica dymu będzie na tym przedłużaczu tutaj i tak, tu dajemy światła. No, okej, działa. Wszystko startuje. Tutaj dajemy wytwornicę. To będzie z tego samego tutaj przedłużacza. DMX. Okej. Dobra, od razu tutaj, jak już tu stoję, to kolumna. Okej. Druga. Okay. Zasilanie
tak. I teraz tak, tutaj pójdę. Lewa, prawa. Tutaj lewy i prawy. Okej. O, dobra. Teraz tak. Tutaj światła. DMX. Okej. Co dalej? Tutaj. Tu jest uplighting. Okej. Tak, wszystkie działają. Tutaj nagłośnienie. Okej. Dobra. Teraz co jeszcze? O, mikrofony. Zasilanie. O, a ten nie świeci. Wtyczka nie jest włożona. Albo tutaj. No, tutaj nie jest. Okej, już jest dobrze. Tak. Teraz jest okej. Ktoś mi napisał w komentarzu, że to jest jak odpalanie jakiegoś tego odrzutowca. Nieźle, co? No, auto zaparkowane, ja już się przebrałem. Tutaj zamknięte wszystko. Także idę na salę, chodźcie sobie zobaczyć, jak wyszło. Thank you.
No, bateria pada, także chyba już nic nie nagram. Która jest godzina? Punktualnie 5:00. Wszystko ok dookoła. Hamulec, kółko, tu wszystko jest. Dobra. To ja wyjeżdżam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.